Cześć, nazywam się Rafał Galiński i jestem autorem przewodnika online Lataj pewnie i bezpiecznie dronem od DJI. Przechodzimy do Mavica Air i teraz opowiem, jakie są zalety tego drona. Po pierwsze, on został wprowadzony ponad rok później po Mavicu Pro, i tak jak mamy komputery na wzór Apple, mamy MacBooka Pro i MacBooka R, tak właśnie DJI chciało te dwa drony rozróżnić. Jeżeli chodzi o cechy, mówimy tutaj o cechach pozytywnych cały czas, cechach wyróżniających, które są na plus dla danego drona, jak pamiętacie. Dlatego jeżeli chodzi o podstawową zaletę DJI Mavic Air, to jego masa i gabaryty. Masa, dlatego że w Polsce możemy latać w mieście, oczywiście zachowując odległości i latać rekreacyjnie, nie profesjonalnie, bez świadectwa kwalifikacji druga sprawa to same gabaryty można go schować praktycznie do większej kieszeni, a jeżeli uwielbiacie podróżować, czy wędrówki górskie, może niekoniecznie w Tatrach i w parkach narodowych ale jeżeli uwielbiacie być na szlaku, czy nawet wędrówki typu marszobiegi to Mavic Air przy tych dobrych case'ach, które są ja wkładam do pietleca biegowego i praktycznie nie czuję go wyjmuję sobie baterię, żeby był jeszcze lżejszy i bardzo dobrze się on układa i bardzo dobrze się sprawuje podczas wycieczek, marszobiegów i takich dłuższych treningów, właśnie z plecakiem. Jeżeli chodzi o Mavic'a Pro, jednak już się czuje dwie baterie plus Mavic'a Pro, to i gabaryt jest większy i większa jest masa tego drona. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, to wbudowana pamięć 8 GB, czyli w Mavicu Air mamy zawsze pamięć ze sobą. Nawet jeżeli zapomnimy karty pamięci, to jesteśmy w stanie nagrać materiał, wykonać zlecenie czy uchwycić tę chwilę. I to jest kapitalna rzecz, że mamy do dyspozycji wbudowaną pamięć. W Mawiku Pro zdarzało mi się, może nie za często, ale może dwa, trzy razy zapomniałem e, karty pamięci i faktycznie nie, nie sposób było nagrać. E, no to jest niestety ten ból. Można oczywiście zrzucić na telefon nagranie, ale to nie jest e, to samo, to nie jest ta jakość. Dlatego tutaj na pewno ta cecha Mavic Air jest bardzo na plus. Kolejna rzecz wyróżniająca Mavica Air to jest APAS, czyli Advanced Pilot Assistance System, tak śmiesznie to nazwano, APAS. I na czym on polega, że jeżeli przelatujecie i jest przeszkoda przed Mavic'iem, on wybiera, proksymuje sobie, czy minąć przeszkodę górą, czy minąć ją e, bokiem. Fajna rzecz, dlatego że nie przerywa nam lotu. W Mavic'u Pro jest to, że niestety dron się zatrzymuje i jeżeli nam zależy na ujęciu płynnym, to Mavic e, Air już poszedł właśnie w tą stronę e, płynnych ujęć i omijania przeszkód. Na pewno dużą zaletą dla początkujących operatorów dronów, użytkowników dronów są sensory. Czyli system, który pozwala nam na wyczucie przeszkód. I w Mavicu Pro mieliśmy tylko sensory z przodu, a w Mavicu R są sensory zarówno z przodu, jak i z tyłu. Dzięki temu dużo manewrów, które wykonujemy tyłem, są, dużo takich manewrów jest bezpieczniejszych. My podczas takich manewrów mamy komfort, ale jednocześnie trzeba wiedzieć o tym, że dron nam cały czas sygnalizuje, jeżeli latacie blisko, jeżeli jesteście blisko siebie. to Będziecie mieli cały czas taką sygnalizację, właśnie, że jest przeszkoda z tyłu. Także mamy dwa te wykresy radarów w Mavic'u Air, bo jest górny i dolny. Te kolorowe wykresy na ekranie właśnie pokazują nam jak daleko jesteśmy od przeszkody i czy to jest przeszkoda z przodu czy z tyłu. Następna rzecz to jest cena. Na pewno Mavic R jest tańszy i bardziej dostępny i oprócz tego jeszcze z takich zakupowych cech to wymienne są te pokrywy, można sobie dobrać jaką się chce, pokrywę czerwoną, białą albo czarną. W Mavicu Air można y, też y, sobie kapitalne skórki na tą pokrywę dobrać, bo one jest, ładnie się tam przykleja. Też są takie ga gadżeciarskie rzeczy, ale ludzie lubią takie rzeczy i łatwiej jest skórkę y, przykleić czy czy właśnie wymienić samą pokrywę, która jest stosunkowo tania. W Mavicu Pro możemy sobie jedynie taką skórkę przykleić, nie ma, nie ma możliwości zmiany koloru poprzez obudowy. Jeżeli chodzi o bitrate, już mamy na pewno większy, można zastosować do celów komercyjnych, oczywiście nie do profesjonalnych, full professional, ale do takich półprofesjonalnych, Celów komercyjnych, jak najbardziej ten dron się sprawdza, którego wyjmujecie z kieszeni. To robi wrażenie. I właśnie to, że on jest tak dobry jakościowo w stosunku do, do jego gabarytów, to jest niewiarygodne. Ludzie, którzy nie siedzą w temacie, są wielokrotnie zaskoczeni, że taka historia ma miejsce. Kolejna rzecz kosmetyczna, odkręcane manetki kontrolera. Fajna sprawa, dlatego że może się dzięki temu zmieścić. Nie uszkodzimy manetek, jeżeli chowamy taki kontroler do kieszeni albo do plecaka, czy do torby. Dużo łatwiej jest nam taki taki kontroler schować. Fajną rzeczą jest uzupełnienie quick shots, czyli tych trybów automatycznego nagrywania animacji 10-sekundowych wideo o asteroid i boomerang. To są genialne dwa tryby, które wielokrotnie ja dla klientów na przykład hotelu stosowałem i byli zachwyceni, jeżeli przesyłałem im taki filmik, osadzali sobie go na Facebooku, na przykład filmik z wycieczki, czy z jakiegoś rajdu. Naprawdę byli zachwyceni, jak mogli sobie czy boomerang, czy asteroid osadzić właśnie na social mediach. Jeżeli chodzi o Mavic Air, to na pewno ma lepsze panoramy, bo ma 32 megapiksele panorama, naprawdę dobrej jakości panoramy, które fantastycznie wychodzą, są szybciej robione, już to usprawniono i genialna. Ona robi mega wrażenie ta panorama z Mavic R. No i sprawy kosmetyczne, to jest Smart Capture, czyli możemy zrobić też wrażenie, jeżeli robimy jakieś zlecenie na przykład pokaz dronów Jesteśmy w stanie sterować dłonią takim dronem, jeżeli chodzi o Mavic Air. I druga rzecz, że mamy Tapfly, gdzie jest tryb free, czyli możemy określić, że dron nam przemieszcza się z określoną prędkością, na przykład powiedzmy 5 metrów na sekundę, lecąc samoczynnie, nie trzeba wtedy używać prawego drążka, a my możemy sterować kamerą w dowolną stronę, podobnie jak w course lock, tylko tutaj mamy Tapfly, czyli cały czas nam ten dron podąża, nie musimy trzymać drążka. No dobrze, podsumowując porównanie tych pozytywnych cech obu dronów, muszę powiedzieć tak. W zależności od tego, co chcesz z nim robić, bo nie mogę Ci powiedzieć jednoznacznie, czy ten dron jest dla ciebie, czy nie. Jeżeli zależy Ci na zasięgu, na stabilności, na przykład właśnie wśród budynków, to Mavic Pro. Jeżeli zależy Ci na tym, żeby był lekki, poręczny, wyciągasz go z kieszeni i masz selfie z drona, to Mavic Air. I tak dalej, i tak dalej. Lepsza panorama, lepsze sensory. Tutaj lepszy zasięg, mocniejsza bateria. Gdybym miał wybrać jednego drona, wybrałbym Mavica Pro. Ze względu właśnie na tą stabilność pracy, ze względu na czas baterii i ze względu na rezerwę mocy. Czyli możesz jednak użyć akcesoriów mocniejszych. Gdzie jednak silniki i moc w Mavicu R są słabsze i już podwieszenie czegoś, tutaj jest taki spoiler, już podwieszenie czegoś jest trochę bardziej kłopotliwe i trochę bardziej obciąża te silniki. Mam wrażenie, że Mavic Pro jednak tą rezerwę mocy ma większą. Oczywiście Mavic R jest bardziej nowoczesny, bo wyszedł nieco później, ale jednocześnie Mavic Pro to jest ta wersja bardziej niby Pro. Podsumowując to porównanie, chciałem Ci powiedzieć, że najlepiej, jakbyś przyleciał, zrobił loty kontrolne zarówno jednym dronem, jak i drugim. I wtedy poczujesz, czy to jest dla ciebie ten model, czy ten. Dlatego, że na papierze i na wideo one wyglądają podobnie. Czy te cechy nie są tak odczuwalne, jak właśnie podczas bezpośredniego kontaktu. Dlatego, jeżeli masz możliwość, to wykonaj loty kontrolne jednym i drugim dronem, poproś kogoś, wynajmij i tak dalej, zanim kupisz tego drona. Bo to jednak to odczuwanie jest dosyć subiektywne, i każdy ma swoje, e, swoje postrzeganie własne, prawda? Takiej sytuacji. Także tyle tytułem porównania obu dronów. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. To są moje dwa lata doświadczeń z Maviciem Pro i ponad rok doświadczeń z Mawikiem R. Mam nadzieję, że też decyzja, która jest do podjęcia, będzie dla ciebie łatwiejsza. Ja mam dwa drony, dlatego że nie mogłem się zdecydować do końca. I chyba to jest najlepsza sprawa, żeby mieć dwa drony, prawda? Gdybym teraz wybierał, to prawdopodobnie chciałbym mieć Mavic Pro i Fantoma 4 Pro, ale ma, stało się tak, jak się stało, i jestem bardzo zadowolony, że mam do dyspozycji e, dwa drony. Jak jeden mi zginie, to drugiego mogę używać. Kończąc, zachęcam ponownie do. Skorzystania z warsztatu online. Lataj pewnie i bezpiecznie dronem od DJI. Pod spodem będzie kupon rabatowy. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Niedługo odcinek, o którym już lekko się wygadałem, ale czekam na okno pogodowe i mam nadzieję, że dopiszę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.